troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca i parafrazując, można by powiedzieć jeszcze, daj Boże, troszeczkę węgla. To bardzo aktualne życzenie, które tym razem prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego skierował do seniorów, zawiera cytat jednego z przebojów Eleni. Piosenkarka pojawiła się na scenie. Jest cicha przystań pod gwiazdami, gdzie wiatr nie wieje ludziom w twarz. Do niej w marzeniach dopływamy, to jest port zakochany. Ikoną piosenki o miłości, o szczęściu, o nostalgii i o tym, jak dwa światy, czyli polski i grecki, mogą się na styku muzycznym połączyć. Wino jak miłość uderza do głów, troszeczkę ziemi. No, państwo znają te przeboje, kapitalny koncert z instrumentarium, które nie jest standardowe w Polsce. Będą to greckie ludowe instrumenty, czyli te brzmienia, które z duszy wyciągają to, co najlepsze. Miejski Dzień Seniora to już ostrowiecka tradycja. Odbył się bowiem po raz szósty. Trzeba pamiętać jedną rzecz. Każdy z nas będzie seniorem. I cieszę się, że dzisiaj ta część społeczeństwa, która jest bardzo ważna dla nas wszystkich. Seniorzy inspirują w każdym dniu młodsze pokolenie do tego, aby pokonywać przeciwności losu, a swoją codzienną postawą udowadniają, że warto być aktywnym, warto odkrywać nowe rzeczy i myślę, że to jest bardzo ważne i istotne i cieszę się, że w Ostrowcu kolejny raz możemy wyjść z taką inicjatywą. Publiczność oklaskiwała gwiazdę, a frekwencja potwierdza, że taki wybór przypadł seniorom do gustu. Październik w Ostrowcu Świętokrzyskim określany jest jako miesiąc seniorów. To jest bardzo ważne święto, bowiem wtedy możemy się wszyscy spotkać. Spotykają się seniorzy, którzy są zrzeszeni w klubach seniora, w związkach zawodowych, w stowarzyszeniach i tworzymy wtedy taką jedną seniorską rodzinę. Potańcówka to ruch, a ruch to zdrowie, a jeszcze przy muzyce i z miłymi osobami, z miłym towarzystwem, pewnie, że tak. To jest taka po prostu inna forma właśnie terapii dla seniorów. I potańcówką przy dźwiękach zespołu Szarotka zakończono szósty Miejski Dzień Seniora.